Na stoisku wydawnictwa LTW można nabyć nowości, między innymi Tadeusz Dubicki, Tajne służby Rzeczypospolitej w latach 1918-39. Jest także książka pani Agnieszki Sawicz, Piotra Kościńskiego, Droga Putina do wojny, czyli temat bardzo aktualny. Książka Od rewolucji do pierestrojki, transformacja Europy Wschodniej w ostatnim stuleciu. Podejrzewam, że to może być praca zbiorowa. A także dla filatelistów emisję Poczty Podziemnej 82-85. Ja pamiętam, że na komunie to właśnie taki zestaw znaczków z orłami Solidarności od jednego z działaczy Solidarności dostałem, który się ukrywał. A wśród książek starszych widzę Czesław Klimuszko, są książki o historii Polski, przedwojenne książki dla dzieci, książki profesora już nieżyjącego, profesora Wieczorkiewicza, któremu polska historia zawdzięcza to, że mamy bardzo wielu historyków o poglądach prawicowych, którzy nie mogli się dostać i zrobić doktoratów gdzie indziej. Profesor Wieczorkiewicz im to umożliwiał. Są książki Sławomira Cęckiewicza, między innymi Śladami Partii Bezpieki, Agentura, Transformacja. A także książki, tutaj mamy książki, o tu mamy książki, które były wydawane na emigracji, Marian Hemar. Są też książki przedwojenne, jak Sergiusza Piaseckiego, Zapiski oficera Armii Czerwonej, czy Lenin Osendowskiego, książki, które, oj, tu bardzo dużo książek w ogóle Sergiusza Piaseckiego. Szanowni Państwo, wydawnictwo LTW udostępnia nam skarbnicę tych wszystkich publikacji, które były w okresie PRL-u zakazane, odbierane nam. Teraz możemy na ten temat poczytać. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z ofertą wydawniczą wydawnictwa LTW.